jeśli gdziekolwiek jesteśmy, to jest takie budujące, że jesteśmy na jakichś oddziałach. Na przykład zostałam 2 razy babcią, więc widziałam na oddziale noworodkowym w Opolu. Jak są te serduszka, przypomina nam to w lipcu, jak byłam, że jest warto, że te pieniążki są dobrze wydane. Na pewno to jest pomoc bardzo dobra. No, dla mnie córeczka miała badany słuch, więc wszystko było ok i z tego względu była potrzeba. Czyli ta pomoc orkiestrowa tak naprawdę rzeczywiście z tego sprzętu skorzystano? Tak, i się bardzo cieszę i dlatego pomagam. Gdzie to było? Proszę nam opowiedzieć troszkę. W klinice w Katowicach. Siema, chyba 8 raz, jak liczę, 8 albo 9, jeżeli chodzi jako prezydent, więc konsekwentnie od 2015 roku, 14, kiedy zostałem prezydentem, jestem na Wielkiej Orkiestrze. Wspólnie zbieramy pieniądze, teraz z synem, który od paru lat mi towarzyszy, wcześniej rodziną, z żoną, a oczywiście fajna tradycja i cieszę się, że dajemy radę. Fajna tradycja to jedno, ale przede wszystkim w samym Opolu wiemy, ile było przypadków takich, że ten sprzęt orkiestry po prostu pomógł. No to jest konkretna oczywiście pomoc, ten sprzęt widać w opolskich szpitalach. Mój syn sam kiedyś był badany dzięki sprzętowi, który kupiono z pieniędzy orkiestry, dzięki naszej pomocy, przecież wszyscy się na to zrzucamy, więc jest to realna pomoc, bardzo potrzebna, która trafia do służby zdrowia, do potrzebujących, dlatego z radością. Mimo że niedziela, nie tracimy rezonu, tylko maszerujemy po mieście. Dzisiejsza kwestia, która będzie na sepsę, jest bardzo ważną rzeczą, na to może zachorować każdy, młody, stary, jest 20% ludzi, jest to większa umieralność nawet niż na choroby nowotworowe, dlatego nie wiemy, czy skorzystamy my w tej chwili, czy może rodzina, ale na pewno warto na szczególnie dzisiaj na tą sepsę zakwestować i będziemy to robić. Przekazałeś swoich szczęścia. Jak najbardziej, jak co roku zawsze zbieram te drobniaczki do słoika, żeby właśnie tutaj przyjść i pomorsować i podzielić Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest taki pomysł, który zrodził się dawno, bardzo dawno? Ze słoiczkiem około 3 lat temu, bo tyle morsuję, a Wielkiej Orkiestrze pomagam całe życie, można tak powiedzieć. Jestem fascynatem Woodstocku, więc Wielka Orkiestra jest dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym. Moja rodzina i nie tylko moja rodzina, ale moi znajomi zawsze pomagają, a realnie jest tak, że każdy ma serce, więc realna historia serca to jest coś najpiękniejszego, co nie? No dzisiaj chcemy morsować i trochę pomóc dla Orkiestry Świątecznej. Powiedziałem, że też zbiorę w wodzie, więc i tak się to złożyło, że przyjemnie wodzie było zebrać. Spora grupa osób i chyba też sporo takiej pozytywnej energii właśnie w przypadku morsów, nie tylko z tych endorfin, o których mówicie, ale przy okazji tej wielkiej akcji. My zazwyczaj jesteśmy taką grupą ludzi, która jest uśmiechnięta, szczęśliwa, zresztą jak widać, uśmiechy na twarzach, że tak powiem, endorfiny się wytwarzają. Ciężko tu znaleźć osobę, która jest nieuśmiechnięta, że tak powiem. Pozytywne osoby są zazwyczaj. To daje dużo energii i naprawdę wyzwala dużo szczęścia i radości takie morsowanie. Trzeba mieć silną wolę, żeby wejść do wody. Ja długo różne formy aktywności próbowałam, rower, różne formy. Podczas pandemii, kiedy było zamknięte, uznałam, że to będzie dobra forma i zaraziło mnie to. Morsuję wprawdzie dopiero 2 rok, ale rzeczywiście dobrze się czuję, zdrowotnie, z ludźmi, z grupą i jest to rzeczywiście fabryka dobrej energii. Po przyjściu w domu się dopiero uwalnia. Specjalnie Opolan nawet zachęcać nie trzeba do kwestowania, bo pokazują to co rok, ale w tym roku, tak jak chyba i w każdym, zawsze jest to wyjątkowy cel, a ten na walkę z sepsą, tym w cudzysłowie przekleństwem XXI wieku, jest chyba szczególnie ważne. Szczególnie ważne, rzeczywiście sepsa jest niebezpieczna, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, trzeba wspomóc działania służby zdrowia w tym względzie, więc myślę, że Opolanie chętnie będą dorzucać do puszki. Zapraszam też przy okazji dzisiaj na 20 na finał, koncert zespołu Łzy, Światełko do Nieba, mnóstwo atrakcji cały dzień, także będzie co robić. Przygotowuje się pan do walki na szachowej tablicy i pod koszem? Dobry, myślę, pomysł na licytację, bo widzę, że licytują Opolanie. Dziękuję bardzo. Można zagrać w kosza z prezydentem, można zagrać w szachy. Oczywiście pieniądze trafiają na WOŚP, na ten potrzebny sprzęt, o którym mówimy, więc zachęcam serdecznie. I oczywiście trenuję już w myślach na razie, ale wiem, że jest to spora atrakcja, także na pewno będę się starał. I to jest zawsze dobre, bo to czyni dobro. To, co robimy, to czyni dobro tak samo. Także tylko jak najdłużej to robić.